Rolnictwo, huty, kopalnie, cukrownie, rybołówstwo, stocznie. Wszystko, co dawało nam możliwość bycia niezależnym, suwerennym. Rozumiecie? Sprzedaliśmy to za 30 srebrników. Kim są ci, którzy nas prowadzą przez te 30 lat? Żywność, która napływa 30% tańsza, bo są państwa, które nie muszą spełniać norm. My zalewamy takim towarem nasz kraj, niszcząc przy tym swoje rolnictwo. Jak rząd, jak politycy mogą na coś takiego pozwalać? Czy wiecie, że Japonia postawiła na elektrownie węglowe? 22 elektrownie węglowe. Czy wiecie o tym, że Japonia nie ma w ogóle złóż węgla? Oni praktycznie w ogóle nie mają złóż. I gdzie byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy mieli 100 miliardów ton, które moglibyśmy eksportować do Japonii? Żylibyśmy tak. Jako przewodniczący partii Polska jest jedna, nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek w przyszłości powiedział, że Polska jest sługą innego narodu. A jeżeli komuś się nie podoba, że my wrócimy do górnictwa, że będziemy stawiać na geotermię, będziemy stawiać na swoje rolnictwo, na swoich rolników, to niech nas wyrzucą.